Na granicę poszli ludzie nieprzeszkoleni. Wyraźnie są instrukcje. Prowokować, atakować Polaków, doprowadzać do sytuacji, w której oni będą musieli zareagować. To jest umyślnie urządzona cała seria prowokacji. Dlatego ja się spodziewam, że tych prowokacji będzie coraz więcej, bo oni widzą, że to przyniosło efekt. Dzień dobry, witam Państwa w piątek. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. A moim, ale przede wszystkim Państwa gościem, Marek Meissner, dziennikarz. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Analityk do spraw bezpieczeństwa. Muszę Państwu zdradzić, że z różnych przyczyn od dawna umawialiśmy się na tą rozmowę. Ja już się nie mogłem jej doczekać. Był Pan Marek polecany przez naprawdę dużych ekspertów. Zresztą jak przygotowaliśmy się trochę do tej rozmowy, to wiem, że mamy o czym rozmawiać, ale niestety tak. No, rozmawiamy w cieniu tragedii. Tak, zdecydowanie. Wczoraj przyszła tragiczna informacja o śmierci żołnierza, który, trzeba wprost powiedzieć, oddał życie w obronie polskiej granicy i to jeszcze tragiczniej zbiegło się z informacją o tym, że żandarmeria wojskowa zatrzymała trzech żołnierzy, którzy oddali ogień do ludzi szturmujących naszą Właściwie granicę. Nawet nie wiemy, czy oni oddali ogień, czy oni strzelali w powietrze, czy strzelali. No, dla mnie ekspertyza, która stwierdza, że oni oddali 43 strzały w płot, to ja tego nie kupuję, bo ja ten płot znam. To znaczy, że gdyby przyjąć taką interpretację, to mamy w wojsku idiotów, którzy nie znają pojęcia rykoszetu. Ponieważ strzelanie w płot doprowadzi błyskawicznie do rykoszetowania pocisków, bo ten płot jest tak zbudowany. Dalej, sama konstrukcja strefy. Po jednej stronie mamy płot, który jest jaki jest i jego największą zaletą jest, że jest, a po drugiej stronie, poza pasem ziemi, mamy koncertinę. Czyli ci żołnierze nie mają się dokąd wycofać. Patrole są za małe. Patrole są za małe, no na litość boską, co może patrol dwuosobowy, trzyosobowy. Znaczy patrol dwuosobowy, który formalnie jest tam na ćwiczeniach. Formalnie, tak, formalnie. Przecież cały czas WZZ Podlasie to jest na misji szkoleniowej. I tu jest pytanie, dlaczego tego do tej pory nie zmieniono? Ustalmy od razu, dlaczego o tym rozmawiamy, bo jako misja szkoleniowa, to co oni tam mogą zrobić? Nic. Nic. Praktycznie obowiązują ich zasady użycia broni w czasie P. Czyli bezpośredni zabór i atak na żołnierza, próba zabrania broni. No to przecież oni tacy głupi nie będą. Przecież czym został zabity nasz żołnierz? Dzidą. Znaczy scyzorykiem przyczepionym dzidą do kija. Tak. No dzidą, prawda? Improwizowaną bronią. Druga rzecz. Ludzie wychodzą bez kamizelek z wkładami. Dlaczego? No bo to jest misja szkoleniowa. Trzy lata wojsko jest praktycznie obecne na granicy i nikt, zarówno w KPRM, jak i w Pałacu Prezydenckim, nie miał czasu zajrzeć do przepisów. Przecież przepis jest jednoznaczny. Proszę bardzo, ustawa o SG, artykuły 11b lub 11c ustęp 2. Użycie oddziałów i pododdziałów sił zbrojnych, w przypadkach, o których mowa w ustępie pierwszym, następuje na podstawie postanowienia prezydenta RP, wydanego na wniosek prezesa RM. I tak już było. Tylko nie wiadomo czemu to postanowienie prezydenta zostało uchylone. Wrócić do tego, zrobić status misji, która wspiera Straż Graniczną. Straż Graniczna ma bardzo dobrze określone prawo o użyciu broni. I one są o wiele mniej restrykcyjne. Zresztą po co nam nawet w tym momencie prawo o użyciu broni? Przecież my mamy cały arsenał środków nie porażających, które mogą odeprzeć ataki bojówkarzy, bo to są bojówkarze. Mamy systemy LRAD, które co prawda nie zostały certyfikowane, ale nie zostały certyfikowane do użycia wewnętrznego, prawda, przez policję. Tutaj można tą certyfikację przeprowadzić, bo to jest przecież granica. Mamy petardy wszelkiego typu, mamy, prawda, gazy łzawiące, który był używany źle, ponieważ żołnierze nie zostali przeszkoleni. I mamy nawet środki hukowe i oszałamiające.
i z tym nawet armatki wodne mamy. I po przeszkoleniu przecież sobie można tym doskonale radzić, a ostatnim środkiem obrony może być amunicja niepenetrująca i kule gumowe. Ponieważ akcja na granicy jest stricte akcją policyjną i tutaj wspieranie SG by się najbardziej przydało, to użycie amunicji ostrej, broni ostrej, jest tak naprawdę ostatnią linią obrony. Tylko od razu ja bym chciał... Nie musimy tego używać. Przecież te środki, które mamy, zupełnie by wystarczyły, gdyby je wprowadzić odpowiednio, przeszkolić ludzi. Na granicę poszli ludzie nieprzeszkoleni. Ja bym od razu chciał, żeby to... Bo to pan to mówił, żebyśmy to dobrze, że tak powiem, dopchnęli ten wątek. My nie możemy mieć, jak uważam, prawa mieć pretensji do tych konkretnych żołnierzy. To nie jest ich wina, że... Ależ absolutnie nie. Ja rozumiem to jako to, co się stało, jako zbieg nadgorliwości pewnego, przepraszam, powiem wprost, pewnego typu lizusostwa. Bo jak tutaj ja tutaj podziałam, wicie, rozumicie, ich zgarnę, to może dostrzegą tam na górze, że ja jestem takim sprawnym organizatorem i w ogóle wykonuję rozkazy i dostanę, coś mi skapnie na pagony. Prawda? Tak, tak, to dotyczy żandarmerii wojskowej. Ogólnie mówiąc, nielubianej formacji, która jakoś się na granicy nie zasłużyła. W ogóle jej nawet nie było. A ciekawe czemu. No ale to już jest na inną historię. Natomiast jest to jeszcze fatalny zbieg, nazwijmy to, błędów w dowodzeniu z polityką. Dlaczego błędów w dowodzeniu? Dlatego, że ja bardzo dobrze znam sprawy od strony dołów, od strony brygad, od strony batalionów. Jak to wygląda? My się śmiejemy z Bundeswehry. W jakiej ona jest gotowości, tam się wszystko rozlatuje. Pięknie. Tylko, że tam raportuje się błędy. A co się robi u nas? A u nas się robi tak. Rozkazy są jasne. Poruczniku, kapitanie, meldować o wykonaniu. Co to znaczy meldować o wykonaniu? O sukcesami się chwalić. Tak, meldować o sukcesach. A jak zaczyna się meldowanie o problemach, to jest tak. Poruczniku, kapitanie, jaki z was za oficer, że wy nie potraficie takiej prostej sprawy załatwić? Wstrzymanie awansów, skierowanie na boczny tor. Bardzo wiele rzeczy można załatwić w ten sposób, łamiąc oficerom kręgosłupy, ale także powodując, że już nigdy więcej żaden podwładny nie będzie chciał meldować o problemach, tylko je będzie spychał. Spychał piętro niżej. We własnym, dobrze pojętym interesie własnego awansu powie tak, no słuchajcie, załatwcie to jakoś, załatwcie to jakoś. I stąd są potem te bieda szałasy, a kontenery są, przecież można je kupić, żaden problem. Jeżeli dobrze wiedzieli Państwo, o czym był Pan, bo to jest zawsze problem, jak tak, gość sam wie, o czym mówi. Dygresyjnie, to... tak. Dlaczego? Dlatego jak wygląda sytuacja na granicy. Budują w szałasach, tak. Szałasy, ziemianki, które właśnie im tam rozwalają, bo czasem teraz żandarmeria wpada, im to rozwala, bo nieprzepisowe, każe im to rozwalić, a oni przecież muszą w czymś być. Kontenery są, tylko ja słyszę, że ci, co się dopominają o te kontenery, to słyszą w logistyce kontenery. A jak my to rozliczymy? Ogólnie rzecz biorąc, kult nie da się i kult gospodarczym sposobem. Ja pamiętam, ile rzeczy załatwiano gospodarczym sposobem, jaka to była tandeta, taniocha i urządzanie z dnia na dzień. I z tym mamy do czynienia na granicy. Czy można mieć pretensje do polityków? Tak, bo w tej chwili to, co się robi, to jest okładanie cepami. Tak, ale ja bym chciał, ja wiem, że to tu, zwłaszcza, że jesteśmy na finiszu kampanii wyborczej, to ludzie najchętniej by chcieli posłuchać o politycznych połajankach. Mowy nie ma. Ale to jest zbyt znacząca sprawa. Tak, temat jest zbyt poważny, żeby się bawić teraz politykę. Dokładnie, bo wokół tego już się zaczęło wzajemne oskarżanie. Kto tak, komu tu próbuje krzywdę, jakieś wręcz teorie spiskowe, których ja nawet nie będę tutaj cytował, żeby ich nie, że tak powiem, nie chcę być nobilitował, ale w jakikolwiek sposób nie zauważał. Natomiast jak mówimy o teoriach spiskowych, kto za tym stał, komu na tym najbardziej zależało, kto mógł to wszystko zainicjować, no to przecież odpowiedź na to jest prosta. No jest jeden taki pan,
w Moskwie, który, tak. Bo pan mówi tak, żebyśmy dobrze mieli, opowiada pan, jak to wygląda ze strony żołnierzy, którzy tam, no tam oni tam, no właśnie, no, za cenę, jak się przekonaliśmy teraz, nawet własnego życia, bronią Polski przed, pan powiedział, bojówkarzami. Co wiemy na temat tych ludzi, którzy tam się pojawiają? Kogo mamy po drugiej stronie? To jest akcja białoruskiego KGB, to jest wspólnie z rosyjskim FSB i z GRU. Być może tam uczestniczy tak zwana Trójca Święta, jak mówią Rosjanie, czyli FSB, GRU, SWR, czyli wywiad zagraniczny. Wiemy skądinąd z Niemiec, że wśród uchodźców są bojówkarze z Deir ez-Zor, czyli z Syrii, czyli z tamtejszych milicji proasadowskich, i ci bojówkarze trafiali do nas. Dalej, ludzie od nas i Ukraińcy rozpoznali Czeczeńców, w tym także wyszkolonych w walkach MMA, w sztukach walki w oktagonie, po czym poznać. Oni mówią, że mają charakterystyczne zgrubienia na uszach, tak zwane kalafiory. I że tych ludzi oni widzieli na granicy polskiej. Czyli najwyraźniej w świecie, poza tym zauważmy jedną rzecz. Jest pewna zmiana tak jakby w samym składzie tych uchodźców. Kobiety i dzieci nieliczne w tej chwili. Znaczy, żebyśmy też dobrze wytłumaczyli, bo ja też nie chcę, żebyśmy wchodzili w taką narrację, że tam nie ma w ogóle, też są, tak, problem polega na tym, że tam są też zwykli ludzie, którzy szukają fala, tak, życia. Tak. Ta pierwsza fala to praktycznie kobiety, dzieci, ludzie starsi, tak, wielu młodych mężczyzn. Teraz mamy ogromną przewagę młodych mężczyzn i niewielu tych ludzi starszych, niewiele tych kobiet z dziećmi, przy czym wiemy, że w przypadku kobiet z dziećmi to nie ma takich paszbaków, takich na wypychania na chama już nieomalże, ale tutaj w przypadku tych mężczyzn są wyraźnie są instrukcje prowokować, atakować Polaków, doprowadzać do sytuacji, w której oni będą musieli zareagować. Znaczy, ja w ogóle spotkałem się. Jak ja wywertuję runety, to tam jest wyraźnie powiedziane, tam jest radość, tam jest wielka radość, że kolejna akcja się udała, że sprowadziliśmy ludzi z Syrii i że sprawdzamy Przeków, czyli Polaków. Oni tak nas nazywają. Tak jak Ukraińcy to Ukry albo Ukropy. Oni tak nas nazywają i oni po prostu nawet tego nie ukrywają, że to jest umyślnie urządzona cała seria prowokacji. Dlatego ja się spodziewam, że tych prowokacji będzie coraz więcej, bo oni widzą, że to przyniosło efekt. Właśnie, dlatego zastanawiam się, czego jeszcze możemy się spodziewać, bo ja wręcz spotkałem się z taką opinią, że to, co teraz widzimy i to, co teraz się dzieje, to jest tylko wstęp wręcz do jakichś potyczek granicznych, do starć granicznych. To jest możliwe. To jest możliwe, dlatego że jeżeli nacisk przyniósł jakiś efekt teraz, no to trzeba tą śrubę jeszcze dokręcić. Trzeba jeszcze bardziej wejść. No i pytanie, co my możemy zrobić? Tak jak mówię, my mamy środki. My mamy środki, tylko raz, trzeba odstąpić od okładania się politycznymi cepami, trzeba wreszcie zrozumieć, że granica to jest punkt zapalny i w każdej chwili może wybuchnąć i po prostu raz, nie posyłać nieprzeszkolonych ludzi na granicę, dwa, przeszkolić, zmienić status misji i wprowadzić wszystkie środki nieletalne, jakie mamy do dyspozycji. I wystarczy. To mniej więcej pan już wymieniał, teraz się zastanawiam, pan mówi, że tam w każdej chwili sytuacja może wybuchnąć. W jaki sposób moglibyśmy sobie wyobrazić taki wybuch i co wtedy my, mówię nie, jako państwo nasze, ale też i nasi sojusznicy, jakie mają możliwości zareagowania na eskalację tego konfliktu? Tak jak mówię, my musimy tutaj zareagować jednoznacznie, twardo, po prostu zwiększyć liczbę patroli, nie dopuścić do wysyłania na granicę patroli dwuosobowych, nie dopuścić do wysyłania nieprzeszkolonych ludzi. Przecież my robiliśmy szkolenia z Amerykanami przed misją do Afganistanu, przed misją do Iraku, jak rozpraszać tłum demonstrantów. Oni nam to pokazywali. I my te szkolenia mieliśmy. Ludzie, którzy to pamiętają, którzy na tych misjach byli, którzy w tych szkoleniach uczestniczyli, żyją i są, mimo że większość jest poza wojskiem. Bo na skutek polityki ostatnich 8 lat musiała wojsko opuścić. Trzeba wrócić do tych ludzi, trzeba z nich zrobić,
trzeba z nich zrobić znowu instruktorów. Być może odmrozić ośrodek w Kielcach, ale już pod innym hasłem zabezpieczenia granicy. Dwa. My powinniśmy to umiędzynarodować. No właśnie, tak słucham tego i tak sobie przypominam sobie czasy mojej, nazwijmy to młodości, jak chodziłem na demonstracje antywojenne przeciwko wojnie w Iraku, w Afganistanie, że dość bomb, dość polityki imperialnej i tak dalej. I wtedy nam, protestującym, tłumaczono, no ale pomyślcie sobie o tym, pomijając kwestie tam sojusznicze i tak dalej, no ale przecież nasza armia nabierze niesamowitego doświadczenia w warunkach bojowych, współpraca z Amerykanami, wyszkolenie amerykańskie. A pan mi teraz mówi, że to wszystko, co się tam udało wywieźć cennego stamtąd, to tego już nie ma w wojsku. Nie ma. Nie ma, ponieważ większość oficerów, podoficerów i szeregowych, która była na tych misjach, opuściła armię. Ponieważ w ogóle o tych ludzi nie zadbano. Mało tego. Większość z powodu przepychanek osobistych, animozji, przepychanek politycznych, personalnych, zmuszono do opuszczenia wojska. Ja sam osobiście znam ludzi z ogromnym doświadczeniem, którzy byliby skarbem w każdej armii. Nawet dostawali propozycje od naszych sojuszników, żeby po emeryturze, na emeryturze, na którą zostali zmuszeni do odejścia, żeby byli u nich instruktorami. A myśmy, to jest takie marnowanie diamentów, wyrzucanie do kosza. Myśmy ich po prostu wyrzucili. A sytuację mamy... Rzucę tylko jednym nazwiskiem. Pułkownik Piotr Lewandowski. Człowiek z niesamowitym doświadczeniem, charyzmą, które ostatnie stanowisko, jakie miał, to jest ochrona amerykańskiej bazy w Rzedzikowie, chyba jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk w wojsku. I o to poproszono, o to o niego poprosili Amerykanie personalnie. Co zrobiono? Zmuszono go do odejścia z wojska. To jest tu naprawdę... wchodzić w szczegóły, no bo ale tutaj jest sprawa tak ewidentna, że po prostu... Natomiast innych chciałbym... nazwisk nie będę wymieniał, koledzy, którzy odeszli, którzy może by nie chcieli, tutaj wymieniłem pułkownika Lewandowskiego, jako że on jest znany w tej chwili jako analityk dalej. To prawda, znaczy on publicznie tak, występuje, częściowo też to, co pan mówi, tak. Jakby, żebyśmy nie wchodzili też w nazwiska, chciałem jeszcze, bo czas nas goni, ale ja już wiem, że to jest pierwsze, ale nie ostatnie nasze spotkanie. No, ja chciałem jeszcze, żebyśmy porozmawiali szybko o jednej rzeczy, o tym, że wszystko to, co się dzieje, to też nie dzieje się przez przypadek. Bo tu ja znowu nie chcę powtarzać tej narracji, że to celowo, dobra, nawet nie będę wchodził w to, co się opowiada na temat tych tragicznych rzeczy, nie, o których się naprawdę, nie warto. Przez ostatnie dwa dni. Natomiast no, nie mamy wątpliwości, że to nie jest przypadek, że tego typu rzeczy nasiliły się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tak. I to wcale nie chodzi o to, jak się... Bo my na to patrzymy znowu, jak na polityczną nawalankę, kto co tu próbuje ugrać. A ja znowu wrócę do tej perspektywy moskiewskiej. No skoro ci ludzie są cały czas wysyłani na tą granicę, skoro oni cały czas cisną, to wiadomo, że w jakimś celu. No to już, ja już nie chcę powtarzać o tej wojnie hybrydowej, no bo to już wszyscy znamy na pamięci, ale mam wrażenie, że ciągle o tym zapominamy. Przecież to wszystko ma służyć jednemu celowi. To ma zdestabilizować przyszły Parlament Europejski. I już jest, praktycznie rzecz biorąc, podstawa. Zostały wykonane. Spójrzmy na sondaże. 31% Front Narodowy we Francji. Praktycznie wszystkie partie, które są antyeuropejskie, mają wysoki, powyżej 10% w całej Europie. Dlaczego? No ten parlament będzie dysfunkcyjny. Moskwie w to graj. Dlaczego? Tutaj możemy rozróżnić partie białej flagi, które, no to tak, no tutaj przywołajmy pewną postać historyczną. Wilhelma II, który kiedyś miał doskonałe stwierdzenie a propos tego, co się działo w Chinach i pasujące do dziś dnia. Moralność jest dobra, ale co z naszymi dywidendami? No i właśnie to jest tak. No, mamy tutaj ludzi związanych z biznesem, którzy mówią, no tak, Ukraina, ale zasadniczo, no ale rynku rosyjskiego nikt nam nie zastąpi. Mhm. O! Znaczy są też, dodajmy, tacy, którzy z czysto takich nawet często wręcz moralnych pobudek się sprzeciwiają. Tak. Ale też są i, prawda, też są i takie historie, które wskazują na jednoznaczne sprawstwo rosyjskie.
Tak jak przy zamieszkach. W tym tygodniu wyszedł raport opisany przez między innymi Gazetę Wyborczą o działaniach rosyjskiego wywiadu wśród polityków Parlamentu Europejskiego. To jest jedno. Natomiast te działania są nawet... tutaj jest taka aktywizacja przez agentów rosyjskich tych wszystkich ruchów protestu. I tu znamy nawet nazwiska. Wiktor Lenta. Wiktor Lenta, ochotnik w oddziałach donbaskich DRN, który pojawił się na proteście żółtych kamizelek, a teraz widziano go na proteście rolników, jak organizował ten protest. Tak, i tu znowu, mamy kilkanaście innych tego typu nazwisk, których rozpoznano. Tak. I rolnicy mają prawo, to jakby ja nie chcę, żebyśmy rozmawiali o tym, że nie mają prawa protestować. Nie, nie mają. Mają prawo protestować, nie, tylko problem polega na tym, że ich gniew... Kto się pod to podłącza? Tak. Potem jedzie nam w Brukseli traktor najnowszy, taki Mercedes wśród ciągników z rosyjską flagą. Tak, i on się też tam przypadkowo nie pojawił. Tak jest. Tak samo jak u nas się nie pojawił przypadkowo ten traktor z hasłem, Tak, którego nie będziemy nawet cytować. Nie dystrybuować dalej. Żebyśmy też dobrze zrozumieli, na czym polega groza sytuacji, bo to tak trzeba mówić, groza, bo pan mówi tak. Bo myśmy się też często przyzwyczaili do takiego myślenia, a ten parlament, to też stąd, o co znowu, warto tu podkreślić, trzeba koniecznie iść na te wybory. One zazwyczaj mają w Polsce najniższą frekwencję, no bo ten parlament to nie wiadomo, czym się zajmuje, a prawdopodobnie to w ogóle niczym. A to nie jest tak, że on się nie zajmuje. Ale cały czas idzie narracja rosyjska, że to jest instytucja fasadowa. Tak. A ja stoję na stanowisku i będę go, nie czuję potrzeby go bronić, trzeba je po prostu wygłosić i tyle. Parlament jest nie tylko potrzebny, ale ta kadencja parlamentu może być kluczową kadencją Parlamentu Europejskiego. Oczywiście. W jego dziejach. Wobec zagrożeń, które przed nami stoją. A pan mi tu mówi, że patrząc na sondaże, to za chwilę się okaże, że ta kadencja to będzie parlament niezdolny do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Niestety jest takie ryzyko. Niestety jest takie ryzyko, że parlament się zajmie po prostu polityczną wybijanką i nie będzie zdolny do podjęcia istotnych dla obronności europejskiej decyzji. I wtedy wszystko spocznie na szefach rządów, na ministrach spraw zagranicznych, na Komisji Europejskiej. Pytanie, czy mamy na tyle silną Komisję Europejską i czy będziemy mieli na tyle silną Komisję Europejską, żeby ona była w stanie to uradzić. A ja patrzę z punktu widzenia obronności. A tutaj trzeba rozkręcić produkcję amunicji, rozkręcić produkcję sprzętu wojskowego, dalej ustalić jednolity, stały fundusz na obronność unijny, bo to, co w tej chwili się robi, to jest doraźne, to są prace doraźne. Już niedoraźnie trzeba będzie wspomagać Ukrainę, jeżeli wojna przedłuży się poza 2024 rok, a to nastąpi, to jest mnóstwo wyzwań. Dalej, zająć się oczyszczeniem życia politycznego, nawet nie życia politycznego, parlamentu z prostych agentów rosyjskich, a przy takiej penetracji partii, które są prorosyjskie i które są partiami białej flagi, czyli kapitulacji wobec Rosji, to będzie to niemożliwe. To będzie to najzwyczajniej niemożliwe. A wyzwanie jest dużo większe, bo pan przedstawił szereg konkretów, a ja bym do tego dodał pewien ogół. Znaczy, o tym dyskusja trwała już od dekad. Czy Unia powinna mieć armię, system bezpieczeństwa? Znaczy my stoimy już nawet nie u progu, myśmy już weszli, drzwi zamknęli za sobą i jesteśmy na środku pokoju w myśleniu o tym, czy jak umieścić Unię Europejską w międzynarodowych strukturach bezpieczeństwa. Tak, a jeszcze tutaj nam grozi, prezydentura zupełnie nieobliczalna w Stanach Zjednoczonych. Ja od razu oczywiście nie powiem, że Trump skapituluje przed Rosją, ale to może być prezydentura zupełnie nieobliczalna, kierowana sondażami oraz fobiami i praktycznie rzecz biorąc takimi ulubionymi tematami ludzi pasa biblijnego w Stanach. To się pewnie nie wydarzy, ale gdyby sondaże pokazały, że Amerykanom zależy na wygraniu z Rosją, no to Trump pierwszy wysłałby wojska na Ukrainę. Nie pan... jestem sceptyczny, jeżeli on ma w zapleczu takich ludzi jak Marjorie Taylor Greene.
No to prawda. Przypomnijmy, że Major Taylor Gain ostatnio wychwalała Rosję w sposób absolutnie obrzydliwy. Tak? To, że ona wychwalała, ale to jest co innego. To jest zagrożenie dla nas bezpośrednio, ponieważ ona oświadczyła w zeszłym roku, że Polska i Finlandia to były części Rosji i że właściwie no to o co chodzi w tym wszystkim? Przecież trzeba Rosji pozwolić na to, żeby odzyskała Rosję. Właśnie, żeby, o, i tu już, ale tu już znowu patrzę na zegarek, żeby Rosja odzyskała Rosję, to jest temat na zupełnie inną rozmowę. O co Rosjanie w ogóle walczą, jaki jest ich ten, bo tu jak za... Doktryna Jelcyna-Gierasimowa. Myśmy tak radośnie tego Jelcyna przyjmowali, a tutaj już w tych czasach została opracowana doktryna powrotu do ZSRR bez komunizmu i bez ZSRR. I tu, drodzy Państwo, w tym momencie macie lekki teaser naszej następnej rozmowy, bo podejrzewam, że to jest wątek, który pociągniemy następnym razem, jak się zobaczymy. Marek Meissner, ekspert, jak Państwo sami widzieli, do spraw bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. To już ostatni w tym tygodniu raport. No a w niedzielę wybory, więc ja przede wszystkim przyłączam się do tych wszystkich głosów, które mówią, że trzeba na nie koniecznie iść i rozsądnie i świadomie wybierać, bo jak widzieliście w rozmowie z naszym gościem, no stawka jest najwyższa. Najwyższa w historii tej instytucji stawka wisi na włosku i zależy od tego, czy pójdziecie po kartę do głosowania, ale też przy jakim nazwisku krzyżyk wybierzecie, więc bądźcie koniecznie, no wiadomo, a po wyborach koniecznie bądźcie z Super Ekspresem tu z tego studia o 20:00 nasz wieczór wyborczy, który zacznie prowadzić niezawodna Kamila Biedrzycka, a ja skromnie postaram się jakoś po niej pałeczkę przyjąć. Będziemy mieli tu zaproszonych polityków od prawa do lewa w formacie naszej stałej debaty, więc już dzisiaj na to zapraszam. Do zobaczenia, do niedzieli.